Myśmy się po prostu do organizacji tej nie przyznawali, bo to Polska to jest Polska. Tak myśmy mówili. A Simon, jaka, a prokurator mówi, jaka to u tej młodzieży jest zemsta w narodzie polskim. Miałem 18 lat i rzekomo zorganizowałem nielegalną organizację, której celem było obalenie przemocy Polski Ludowej. Moim zdaniem my zbyt mało jeszcze ciągle wiemy, czym były urzędy bezpieczeństwa, których struktura od powiatu do województwa i do centralnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jak one funkcjonowały, bo tam każdy funkcjonariusz to był przestępca, to był po prostu zwyrodnialec. Społeczeństwo entuzjastycznie zareagowało na to, że mamy społeczeństwo polskie po II wojnie światowej, że mamy jakąś rekompensatę za co się wydarzyło, że w końcu ziemie, dawne ziemie polskie na wschód od Odry, Nysy wracają do państwa polskiego i przybywają tu w pierwszej kolejności osoby mieszkające najbliżej, z Wielkopolski, ale też zostają tutaj robotnicy przemysłowi, czy robotnicy, którzy byli wywiezieni do Rzeszy w trakcie II wojny światowej na roboty przymusowe. To są ci, którzy jakby tu najszybciej i zaczynają tutaj, powiedzmy, organizować to życie. Oczywiście wiemy, że jesteśmy jednak potomkami ludzi, którzy tu byli z Kresów. Musimy od razu sobie powiedzieć, że większość z tych ludzi, oni się czuli jako wygnańcy. Oni po prostu pozostawiali swoją ojczyznę, swoją ojcowiznę na wschodzie z tych Kresów. I tutaj przyjeżdżają po to, żeby często zmuszani do tego, ale no, mający pewną nadzieję, że od nowa zorganizują swoje życie. No, był ojciec przedwojenny ślusarz i jak zaraz po wojnie w 1945 roku, jak myśmy uzyskali niepodległość, zgłosił się do wyjazdu do Poznania. Poznań skierował ojca do Międzyrzecza, który po prostu jeszcze nie był zasiedlony, bo jeszcze repatrianci nie mogli dojechać, bo były wszystkie tory pozrywane. Jak przyjechałem do Międzyrzecza, to już skończyłem drugą klasę w Ciechocinku. To był rok 1946 i pierwsza szkoła, która była tu w Międzyrzeczu otwarta, to była jedynka. Ja akurat przeszedłem do trzeciej klasy, tu w Międzyrzeczu. Byłem pod kierunkiem nauczycielki, tak zwana pani Garniewicz była, Garniewiczowa. W międzyczasie była pierwsza tu na ziemi naszej lubuskiej. Pierwsza choinka się zbliżała. Nie mieliśmy pojęcia, gdzie są świerki tu na tym terenie, bo to było akurat na Boże Narodzenie. I tu myśmy akurat na osiedlu Reymonta, tam były lasy, i poszli szukać tych choinek. Podchodzimy do tych świerków, no i zaczynamy ciąć piłkami takimi swoimi. W międzyczasie, ale mu dopadłem was. A wy co tu robicie? Patrzymy na nie, no w mundurze leśnika, leśnicy. Od razu ja jako najstarszy byłem, mówię, panie leśniczy, no chcemy po prostu choinki, bo po raz pierwszy na tej ziemi my jesteśmy tutaj. Leśniczy mówi, no tak, dobrze. A kto jest z was najstarszy? Akurat popadło na mnie, bo byłem najstarszy. To mówi tak, ja wam dam te choinki, możecie wziąć sobie, ale pod jednym warunkiem, że zatrzymam tego najstarszego z was kolegę. Bierzcie choinki, idźcie i kawałek zaczekacie, a ja z waszym kolegą porozmawiam. I zacząłem się wypytywać o rodzinie. Przed wojną ojciec gdzie był? A ja mówię, no ojciec był w Strzelcach przed wojną, w Związku Strzeleckim. I matka też była w Związku Strzeleckim. No to dobrze, mówi, wiesz co, ja jestem sobą zainteresowany.
żebyś mógł przychodzić do mnie, ale sam. Nikomu nie mów, że ja na ten temat z tobą rozmawiałem. Przyjechaliśmy do ładnego, cichego miasteczka. Byliśmy tam na miejscu, bo w samej Łomży nie mieszkaliśmy, tylko miasteczko Stawiski, 20 kilometrów od Łomży. Wszyscy agitowali zaraz po wojnie, żeby jechać na zachód, bo tam nas czeka lepsze życie, wolne gospodarstwa, to no, jak agitacja, nie? Najbliżej mieliśmy na Mazury tu. Tam nawet ojciec pojechał i zajął gospodarstwo, ale ktoś nas później uprzedził, zanim tam zajęliśmy to. A tu w Zielonej Górze ojca, siostra już była z całą rodziną. Agitowała ojca, żebyśmy do Zielonej Góry przyjechali, bo to jest, jak mówiłem, piękne, ciche miasteczko. Do wyboru były domy, nawet wille były, ale na obrzeżach miasta to ojciec bał się tam zająć, bo jeszcze niedobitki tych niemieckich hitlerowców no, krążyły po lasach. A poza tym szabrownicy, nasi. Najwięcej ich było z Poznania, bo tu blisko było. A w domach nieraz się zastawało, że jeszcze stół był zastawiony. Jak oni uciekali, nie? Niemcy. Tu było ładnie, pięknie, cicho, ale w nocy trzeba było siedzieć w domu. Interesują nas postawy ludzi niezłomnych, żołnierzy. Interesuje nas podziemie, które było budowane, funkcjonowało na tym tak zwanym środkowym nadodrzu. I tu trzeba powiedzieć, że przede wszystkim to są już lata 40, bo z tymi 45 i dalej. To społeczeństwo, które jakby w tej wielkiej migracji wymyślonej przez głównego inżyniera tamtych lat, czyli Stalina, po prostu tu ze swoimi organizacjami też przebywa. I tutaj kilka, jak historycy, jak badamy to, możemy jakby wskazywać na kilka aspektów związanych z tymi organizacjami, które tu się pojawiają, bo to są struktury, które przegrupowują się na te tereny Polski Zachodniej, tej tak zwanych ziem odzyskanych, bo im się wydaje, że tutaj będą mogli kontynuować, łatwiej będzie albo skutecznie będzie można kontynuować walkę o Polskę demokratyczną. To jest jedna jakby grupa. To są oczywiście z terenów powiedzmy Polski północno-wschodniej, z Polski wschodniej ugrupowania. Często jest też tak, że ludzie mają już dość walki, zaakceptowali ten system, że jednak będziemy pod nową okupacją radziecką i po prostu chcą przerwać i jakby chcą rozpocząć nowe życie i nie chcą po prostu tutaj przyjechać, od nowa się organizować. To jest kolejna grupa. Ale to, co jest bardzo ciekawe, że szczególnie właśnie na przełomie lat 40. i 50., początku lat 50., po prostu powstają zupełnie nowe organizacje tutaj. Organizacje przede wszystkim młodzieżowe, nieduże, ale też nieduże organizacje też bojowe, ale też jest taka postawa nieakceptacji systemu indywidualnego, szerzej tak zwana, jak to komuniści określali, szeptana propaganda. Wroga klasowego wymyślano sobie w najróżniejszy sposób, wszystkim określano ich jako kontrrewolucjonistów. I tych ludzi się skazuje, w tym celu powstają wojskowe sądy rejonowe, między innymi też w Zielonej Górze taki sąd działał. To była noc, godzina była 11 w nocy, a to była w grudniu to już było, przed świętami. To ojciec i matka już jak poszli spać, ja pamiętam, przez okno przechodziłem, żeby oni nie widzieli, że ja gdzieś idę. I sam szłem do tego lasu. Jak dochodziłem, a patrzę z daleka, o jesteś słowny, mówi, bo żeś przyszedł. No i zaczął mnie teraz omówić. Wiesz, mówi, pamiętasz, mówi, albo słyszałeś o Armii Krajowej? Ja mówię, no specjalnie ktoś może tam mówił, ale ja specjalnie nie znam. A mówi, a chodzi w harcerstwie jesteś? Ja mówię, w harcerstwie jestem. Jestem już, mam krzyż harcerski, bo już mi składali przyrzeczenie harcerskie. Mówi,
Wiesz o bunkrach międzyrzeckich? A ja mówię, wiem. A wiesz, gdzie jest broń? A ja mówię, wiem. A to mówi, jak wiesz, to mówi, nie mów nikomu, że ja o tych sprawach się pytałem, ale a masz jakąś broń w domu? Ja mówię, nie, w domu jeszcze nie ma, ale bym chciał mieć. A mówi, dobrze, ale przed tym, nim to będziesz miał tą broń, to mówi, przyjdziesz do mnie za 4 dni znowuż. No i on, jak przyszedł następnego dnia, już mnie zlecił więcej rozmowy takiej na temat organizacji. Bo mamy 2 ugrupowania, a ja mówię, co to za ugrupowanie? Ja nie wiedziałem, co to jest jeszcze ugrupowanie. A to są ugrupowania polityczne. Jest lewica i jest prawica. Teraz, jak się organizuje taką cichą organizację, bo mówi, że nie wolno, żeby się ktoś dowiedział, że ty to organizujesz, bo pamiętaj, że na tym czeka Urząd Bezpieczeństwa. To jest najwyższy wymiar i później się wsadzą do więzienia albo cię zabiją. W tym czasie wszyscy uważali, że jak masz broń, to chcesz ustrój przywrócić. Bo były przecież apele i była amnestia, trzeba było broń zdawać. Ja tam jeszcze znałem, miałem kilka czy kilkanaście lat, co to amnestia. A poza tym to, co już znalazłem, a tam jest wykaz, ile ja tej broni miałem. No, trafiłem pod sąd, bo za pierwszy wyrok w Sądzie Wojskowym w Zielonej Górze dostałem 6 lat za posiadanie pistoletu Beretta. Tam mnie aresztowali w Warszawie z tą bronią. I po wyroku, za jakiś czas, z Zielonej Góry wysłali mnie do Katowic. I Katowice, bodajże Radocha to więzienie się nazywało, to taki przejściowy był, skąd zabierali ludzi na kopalnię. Chyba to była w Katowicach kopalnia Bierut, czy prezydent chyba taka była. No tam popracowałem jakiś czas, niedługo, około 2 miesięcy. Z powrotem zabrali mnie do Zielonej Góry, bo okazało się, że należałem do nielegalnej organizacji, której celem było obalenie przemocą ustroju Polski Ludowej. Tekst przysięgi żołnierza wyklętego, a dokładnie powiem Jana Kudły, świętej pamięci, niedawno go pożegnaliśmy, jednego z ostatnich dowódców organizacji wojskowej, militarnej, która działała tu na początku lat 50. na terenie środkowego Nadodrza. Ci zaprzysiężani przez niego żołnierze, Jan Kudła był żołnierzem dywizji generała Maczka, przyjechał w 1947 roku i zaczął organizować strukturę podziemną do walki z komunistami. To jest te przysięgi, który znajduje się w aktach sądowych rozprawy, ale też i który mi udostępnił pan Jan Kudła, kiedy spotkaliśmy się. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Panny Maryi Królowej Korony Polskiej kładę rękę na święty krzyż, znak męki Zbawiciela naszego, przysięgam być wierny Ojczyźnie, mej Rzeczpospolitej Polski i rozkazom naczelnego wodza i wyznaczonego dowódcy Korpusu Wojska Polskiego. Będę bezwzględnie posłuszny i tajemnicę zachowam. Tak mi dopomóż Bóg i święta Jego męka. Oczywiście tu są słowa, które padają jakby lojalności i honoru i tu przysięga się nie tylko Bogu, ale wszystkim polskim władzom emigracyjnym. To jest rok 50-51. Mamy 5-6 lat po zakończeniu wojny. Ale jest nadzieja w Janie Kudle i jego kolegach, że wybuchnie konflikt, że wybuchnie wojna, w wyniku której Polska będzie mogła jednak odzyskać swój system demokratyczny. Początek lat 50. Lata 50. to jest konfrontacja komunistów
przede wszystkim Związku Radzieckiego ze Stanami Zjednoczonymi w Korei. I to po prostu no, cały świat jakby na to skupił uwagę, bo staliśmy też, wtedy już można było powiedzmy, spodziewać się jakichś konfliktów nuklearnych. I to też było jakieś takie niepokój. Ale dla takich ludzi jak Kudła wstąpiła nadzieja, że i warto. I dlatego przygotowywali się do walki. Przejąłem to wszystko, przemyślałem. I tak sobie myślę, że on mnie dalej będzie mówił. Więc najważniejsza rzecz, to jest system piątkowy. To znaczy, że ty jesteś jeden i masz pod sobą pięciu. I tych pięciu tylko znasz, więcej nie. A ci, i ta piątka, każdy ma znowu z pięciu. I taki system piątkowy można dużo, dużo zorganizować dzieci czy młodzieży, żeby po prostu była przeciwko temu ustrojowi, który w tej chwili będziemy mieli. Przyniósł mnie, pamiętam, pistolet P-39, dziewiątkę. Ale się cieszyłem. Mówię, cholernie, nareszcie jestem kimś. Ale mówię, pamiętaj, że tego nie wolno używać nikomu i nikomu mówić. A jak będziesz chodził do szkoły, to miej go w teczce albo gdzieś, żeby rodzice nie widzieli. I rodzice nic o tym nie mówią. Ja byłem z tym zaszokowany z początku trochę, ale zaczęło mi się to podobać po prostu. I zacząłem organizować właśnie w ten sposób kolegów. Następne dni, które już on mnie przyzywał, to już mnie później więcej wtajemniczał. Ty wiesz, mówi, że to jest Armia Krajowa, to jest w kraju, która jest po prostu naszą polską armią. Nie armią rosyjską albo niemiecką, ale naszą polską. I mówi tak, to jest AK, ale każda placówka młodzieżowa będzie, jakby harcerze, to będzie tak zwany kreptonim. I wy sobie kreptonim musicie umówić. A jaki byście umówili kreptonim, to ja ci zaraz powiem. Wiesz co, najlepsze tutaj, takie na zachodzie, pierwsze, to by było Lwie Gniazdo. No i ten kreptonim myśmy przyjęli później, jako Lwie Gniazdo. Ale to był kreptonim, a o Armii Krajowej ci koledzy nie wiedzieli nic, że ja wiem o tym. Absolutnie. Bo gdyby oni wiedzieli, to by było ciężko na UB. Moim zdaniem my zbyt mało jeszcze ciągle wiemy, czym były urzędy bezpieczeństwa, których struktura od powiatu do województwa i do Centralnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jak one funkcjonowały, bo tam każdy funkcjonariusz to był przestępca, to był po prostu zwyrodnialec. I to jest cały aparat ludzi, którzy po prostu no, przygotowują, którzy zastraszają, którzy przygotowują powiedzmy, odpowiednie dokumenty, żeby później sąd w majestacie prawa komunistycznego, pozmienianego, wydawał bardzo surowe wyroki, łącznie z wyrokami śmierci, które były wydawane w Zielonej Górze, w Gorzowie, na tym terenie i wykonywano wyroki śmierci na wrogach Polski Ludowej. Oskarżono mnie o nielegalne magazynowanie broni. To był artykuł 4 z Wojskowego Kodeksu Karnego. Miałem 18 lat i rzekomo zorganizowałem nielegalną organizację, której celem było obalenie przemocy Polski Ludowej. Poważne zarzuty. To były za ten czyn zostałem skazany przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Zielonej Górze na 12 lat. A w śledztwie grożono mi karą śmierci. Ten artykuł podlegał od 10 lat, artykuł 86 Kodeksu Wojskowego, od 10 do kary śmierci. I na śledztwie, żeby coś wymusić, to zawsze mnie to przypominali. Jak nie będziesz mówił prawdy,
to będziesz wisiał. A jak to było za mało, to dostawałem po prostu, za przeproszeniem, w mordę albo kopnięty. Do dzisiaj mam palce nóg, bo na boso zawsze byliśmy na śledztwie. Pod krótym butem, jak mnie rozmiażdżył, palce, końcówki. Do dzisiaj mam, zawijam, mam pokrzywione to. Także wymuszczali, żeby się przyznać do tego, czego się nie zrobiło. Oskarżono mnie o wysadzenie wiaduktu, co w ogóle nie było prawdą, bo wiaduktu nie wysadziliśmy. Nawet jest ekspertyza Wojskowego Instytutu jakiegoś, że to było niemożliwe, że ten wiadukt jest tak zbudowany, że to trzeba było dużo materiałów wybuchowych. Myśmy wyjechali i ja po prostu wyjechałem na szkołę w domie Zielonej Góry, żeby się dalej uczyć. Do tej szkoły chodziłem chyba 2 lata, tak, bo nas później aresztowali. I ściągałem już młodzież do dalszej pracy konspiracyjnej. I tak, że myśmy sobie ustalali plan działania w strefie organizacyjnej podziemnej. To, co mnie uczył ten leśniczy. I dowiedziałem się, że on jest, powiedział mi, że jest kapitanem, ale po nazwiska ci nie powiem, tylko kapitan Brzoza. Jest z Armii Krajowej, a jest z pochodzenia z Wileńszczyzny. I później mi mówił, że dowództwo Armii Krajowej pochodzi z Wileńszczyzny. Potem już w dalszym ciągu organizacji były plany po prostu działania, co jest niepotrzebne w naszym kraju. Nie są niepotrzebne portrety Stalina, portrety, flagi czerwone, bo my mamy biało-czerwone i wszystko orzekało razem. I to u mnie się stworzył taki sztab. Więc zbliżało się akurat 70-lecie urodzin Stalina. Więc co? Będą wywieszane portrety Stalina. Co mamy w tym robić, żeby te portrety zniszczyć albo po prostu zaplamić im? Myśmy brali żarówki, wykręcali dziury w żarówkach, wlewali atrament do tych żarówek i nocą, jak już było, nikogo nie było, grupki wszystkie się porozchodziły i na portrety rzucali te żarówki w czarne plamy w Zielonej Górze. A te flagi, to myśmy byli takie jak, coś jak fosfor, że jak się potarło, to się zapalało. I puszczali na ten i idziemy normalnie w grupie, patrzymy, flaga się pali. Ubowcy latają i chodzą koło nas, nie wiedzą kto. To była taka nagonka wszystkich, później nie wiedzieli co robić, no bo nie wiedzieli co. Ja później już, jak widziałem, że już taka dzieje się coraz to gorzej, przyjechałem do Międzyrzecza, ale do szkoły musiałem z powrotem wrócić. Wracałem do szkoły i w międzyczasie było aresztowanie w Warszawie tych generałów. Mosora, Kichmajera, Utnika i całą tą grupę świtę. Między innymi wdał się ten kapitan Brzoza. I na lotnisku go chwycili z papierami w Poznaniu. Zaczęło się aresztowanie uczniów w Zielonej Górze od razu. Też, bo tam była Zielona Góra podpisana. Do mnie przychodzi łącznik, dziewa Kazimierz. I mówi, jak wszystko w porządku? Ja mówię, Kazi, uciekamy. Szybko ja wziąłem tylko płaszcz. Żeśmy drugą stroną przeszli przez korytarz, a tu już UB podjechało z drugiej strony, tym sukom.
i myśmy przeszli na, udali na stadion Wyspiańskiego w Zielonej Górze. To był styczeń, mróz był, zimno trochę było. To myśmy, pamiętam, pić nam się chciało przeręble, myśmy rąbali i tą wodę myśmy pili rękami. I żeśmy kierowali się do niego, do domu, do Obry. Służba Bezpieczeństwa, Sąd Wojskowy, on wykorzystywał jakby okoliczności, w zależności od tego, czego od nich spodziewała się władza, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, to tak po prostu albo mocniej przykręcał sprawę i z tego robił wielką rzecz, jak na przykład w przypadku Stanisława Romanowskiego. Chłopaków, którzy mieli po 15, 16 lat, 17, kiedy zabawiali się w trochę, że tak powiem, wojnę, ale bardzo dużo też potrafili. Potrafili strzelać, umieli rozkręcać pociski artyleryjskie. Między innymi, powiedzmy, w trakcie ich spotkań czytali książki, chodzili do kina wtedy już też, oglądając filmy i szukając po prostu jakby dla siebie pewnych przygód i po prostu organizują sobie swoją działalność. Między innymi budują bunkier na terenie działki swojego taty. Tam przygotowują maszynę drukarską do publikacji jakichś ulotek. To są ich marzenia, to są ich po prostu, ale też i konkretne działania, bo oni myślą o tym, żeby zdobyć broń na przykład na jakimś funkcjonariuszy UB. Mówią między innymi ze sobą, że może wysadzimy, czy po prostu jakąś dywersję na terenie Zielonej Góry, czyli wysadzimy jakiś wiadukt kolejowy. Myśleli o wiadukcie kolejowym dzisiaj nad Wojska Polskiego, tam też był jakiś wiadukt, ale w każdym razie ten Kożuchowski to był ten, na który ich oskarżono. Oczywiście przesłuchania były bardzo tragicznie wyglądające, to znaczy aż słów brakuje, bo po prostu ich torturowano na najróżniejsze sposoby. I żeby przyznawali się do rzeczy, których na przykład sami nie wykonywali jeszcze. Dla mnie, dla historyka, który przeczytałem bardzo dużo tych akt, czyli protokołów przesłuchań w Urzędzie Bezpieczeństwa, a później też akt oskarżenia, taką zasadniczą kwestią, która w jakiś tam sposób dopełniała później, w jakiś tam sposób prawdę o tej rzeczywistości, tylko mówię w jakiś sposób, w cudzysłowie formułując, to są protokoły rozpraw, bo jednak mimo wszystko większość z tych ludzi, którzy czasami, powiedzmy, zgadzali się w trakcie przesłuchań, czy w tej rozprawie, czy w kolejnych innych, w trakcie przesłuchań, żeby już przestano ich torturować, to zgadzali się i powiedzmy mówili to, czego od nich się funkcjonariusze UB spodziewali. Ale przed sądem już później większość z nich próbowała jakby mówić prawdę i mówiła, że na przykład zmieniają swoje zeznania, ponieważ byli tak torturowani, żeby po prostu już to skończono. Sędzia najczęściej na to nie zwracał uwagi, albo mógł odesłać jeszcze do ponownego przesłuchania, do tego samego funkcjonariusza i rozpoczynała się po prostu historia jakby od początku. Także tu trzeba mieć jakby pewien dystans do tego też, do wszystkich tych dokumentów. W przypadku pana Stanisława Romanowskiego i jego kolegów, który proces zakończył się skazaniem go na 12 lat więzienia, a zapowiedzią prokuratora było to, że będziesz wisiał i jeszcze on później rewizję też złożył. Za te ich, powiedzmy, jakieś wydawało się po prostu takie trochę młodzieńcze jakby plany, ale charakterystyczne dla tamtego czasu. Na szczęście nie uznano, że materiał jest na tyle, albo też nie potrzebowano już tego wyroku śmierci w przypadku Romanowskiego. Sąd Najwyższy Wojskowy nie przeprowadził rewizji i utrzymał wyrok, który tutaj zapadł. To jednak, jeszcze chcę powiedzieć, to co przeczytałem w aktach sądowych, to znaczy, czyli rozprawy głównej, to jest kwestia taka, że planowaliśmy organizację, która miała walczyć o niepodległość Polski. I za to zostali skazani. W więzieniu między innymi za ten czyn spędziłem 3,5 roku. Wyszedłem w lutym 1956. W związku z odwilżą, jaka już zaczęła się na naszych terenach Polski. Służba Bezpieczeństwa interesowała się mną dalej po wyroku, aż do zlikwidowania i tam jakiejś nowej organizacji tych służb, to było gdzieś do 90 roku. Jeszcze tam w pracy kiedyś była taka w kadrach komórka
gdzie rejestrowali takich niepewnych ludzi, takich jak ja. Dochodziły mnie wiadomości, że w kadrach muszą sprawozdanie zdawać, jak ja się w pracy zachowuję, z kim rozmawiam, co robię. Ale jak wynika nawet tu z akt, to nie mieli się do czego przyczepić. Bo wiedziałem, że nic więcej nie zwojuję i trzeba być spokojny, nic nie mówić za dużo. I myśmy weszli, to już była godzina chyba pierwsza albo druga w nocy. Patrzymy, że suki żadnej nie ma koło dziadka. Nie koło jego domu, tylko koło dziadka domu. I myśmy spali, a on był gospodarstwo miał i krowy, i świnie trzymał. I na górze miał siano, jeszcze sianie się myśmy zakopali. Jak myśmy już poszli z Obry i myśmy dotarli tam do takiej stacji Belęcin. Tam jechał pociąg do Zbąszynka. To myśmy wysiedli w Bukowcu i myśmy się skierowali na Koławę. Za Koławą były bunkry te już międzyrzeckie. I myśmy szli do bunkrów, tam gdzie była ta broń. Miał oddział przechodzić przez Czechy, ale już nie jako starszy Armii Krajowej. W razie czegoś, jakby nadwcześnie szli, to zostawiliby kartkę pod moździerzem. Szukamy. Oddział poszedł na Czechy. To już wiadomo, że już kontakt stracili. Myśmy się skierowali przez lasy, przez pola, jak najbliżej Międzyrzecza i przez zamek. Tu myśmy przeszli. Ja już odrzuciłem broń do wody, do rzeki, a on nie. On twardo trzymał jeszcze pistolet. I żeśmy się skierowali na Chłodną, prosto ta droga, co tu idzie. I tam mieszkała pani Garniewicz, która nas uczyła. A wiedziałem, że ona jest zakonspirowana też z nami. U niej żeśmy przenocowali jeszcze dwie noce. Wyszliśmy od pani nauczycielki i udaliśmy się w kierunku powrotnym, w kierunku zamku. Akurat natrafiliśmy na patrol i oni zażądali od nas dowody osobiste. Pokazaliśmy dowody osobiste. No i od razu mówią, o tak, jesteście poszukiwani, idziemy na ten, od razu karabin, jeden miał PPS, a drugi miał karabin i na ten, i idziemy. No i nas zaprowadzili na UB. I tak się skończyła nasza podróż. I zaczęły się już męczarnie na UB. I tak nas wieźli na Plac Słowiański. Na Placu Słowiańskim to już krzyczeli z daleka, mordercy, to ta młodzież wszystka. Bo już ktoś tam wiedział, albo wiedzieli, że nas wiozą. Pod dwójkami myśmy szli, z kuci, jedną ręką i tu. Tak nas podprowadzili i do tych. Przesłuchania się zaczęły. A przy pełnej sali widowni. Także, bo oni chcieli pokazać, że będą wszyscy sądzeni tak, jak my, nas sądzą. Młodzież całą. No i zaczęła się Gehenna, pierwsza mnie jako dowódcy grupy. I myśmy się po prostu do organizacji tej nie przyznawali, bo to Polska to jest Polska. Tak myśmy mówili. A ci mówią, a prokurator mówi, jaka to u tej młodzieży jest zemsta w narodzie polskim. A tam się któryś odzywa z daleka pośród widowni. Jaka to Polska? Kto to powiedział? I zaraz tam policja szukała takiego, który to powiedział. Po 1989 roku sytuacja się zmieniła. To zresztą cały układ polityczny w Polsce już był nie ten komunistyczny. Wszystkie
wyroki wydane przez sądy wojskowe były rozpatrywane jeszcze raz. W związku z tym zostałem uniewinniony ze wszystkich zarzutów. Należałem do Związku Kombatantów. Zrehabilitowano mnie i dostałem odszkodowanie w sumie 108 milionów. Z perspektywy czasu obecnie byłbym ostrożny. No na pewno, ale człowiek w tym wieku młody to nie bardzo się tym przejmuje, co będzie później. Dopiero z akt IPN-u, które w tej chwili leżą przede mną, dowiedziałem się, kto na mnie donosił i kiedy. Zaskoczenie było duże, bo tam byli moi byli koledzy. Także dzisiaj byłbym o wiele ostrożniejszy. A no ale co tu dużo mówić z perspektywy takiego czasu, kiedy miałem 18 lat, a teraz mam 88. Myślę, że osoby, które donosiły na mnie, czyli to byli moi koledzy, zeznawali na mnie pod przymusem, a poza tym oni byli przeważnie o 2 lata młodsi, nie mieli 18 lat i trudno było ich sądzić. A poza tym ustawieni byli w pracy i też każdy moje wypowiedzi były notowane i przesyłane do Urzędu Bezpieczeństwa. Zarzuty były, że bojkotowałem wyjazdy młodzieży na rozgrywki sportowe w niedzielę. Na wyjazd to namawiałem, żeby szli do kościoła. O, to. I później broń, to była broń czwórka, radiostacja dziesiątka, zliwanie czerwonych flag, malowanie portretów i niewykonany wyrok na zniszczeniu i niewastacji pomnika, te rzeczy. Ja dostałem najwyższy wyrok 10 lat, a apelacja mi zjęła rok, czyli dostałem 9 lat więzienia. A siedziałem 4 lata i 8 miesięcy. Z tym, że objęła mnie tak zwana była mała amnestia i fakultatywne, czyli się podpisywało, jeśli się przepracowało 135% normy, to się podpisywało miesiąc za 2 miesiące siedzenia. I na tych podstawach wyszłem. Jak wyszłem, nie mogłem podjąć nigdzie pracy, nie mogłem się uczyć. Po prostu byłem takim więźniem domowym, tak można było powiedzieć. Ale taki był zawiadowca, który mnie do działki zaciągnął, bo na podbijanie podkładów na kolei. I u niego tam po prostu zacząłem pracować i takie kółko artystyczne założyliśmy. I od tego momentu zaczęła się tak naprawdę moja praca na kolei. Na kolei przepracowałem 9 lat i potem już powstało ognisko muzyczne w Międzyrzeczu. To był rok 60. I cały czas uczyłem grać na instrumentach. Jak skończyłem psychologię, pedagogikę, mogłem uczyć w szkołach. I tak ze szkół poszłem na emeryturę. I na emeryturze jestem już od okrągłego stołu. Akurat był okrągły stół, jak szedłem na emeryturę. Był to dla mnie straszny czas. Staram się o tym nie pamiętać, bo to nic przyjemnego.
wnuki nieraz zmuszają mnie do tego, że mnie albo pytają mnie. Nieraz się interesują i przeglądają te akta. No to wtedy myślałem wracać do tamtych lat. Jako historyk przeprowadzający te badania w okresie tak zwanym stalinowskim, zawsze mam ten dyskomfort, że dla wielu ludzi, albo też w wielu publikacjach jest tak, że tu się jakby pewne rzeczy kończą. One się nigdy nie zakończyły, tylko po prostu pewne akcenty zostały przesunięte. Ludzie, którzy otrzymali wyroki w wojskowych sądach rejonowych, praktycznie żyli z tym piętnem do ostatnich dni, do III Rzeczpospolitej, do 91 roku, a niektórzy do dzisiejszego dnia. Bo jeżeli wyroków wojskowe sądy w Polsce wydały w granicach około 90 tysięcy, mówię tu szacunkowo, bo to też jeszcze badania trwają, to unieważnień tych wyroków, wyroków politycznych, bo tutaj muszą być podejmowane jednostkowe decyzje przez sądy okręgowe, wojewódzkie wcześniej, to mamy zaledwie około, powiedzmy, 30%. To, czyli w majestacie prawa, na dzień dzisiejszy, z tych, powiedzmy, około 90 tysięcy ludzi, 60 tysięcy jest w dalszym ciągu przestępcami politycznymi z okresu stalinowskiego. I to jest wielkie wołanie o sprawiedliwość, jakby w innym wydaniu. Wydaje mi się, że wszystkie wojskowe wyroki sądów, tego sądu sądów rejonowych funkcjonujące w Polsce od 1946 do 1955 roku w kluczu decyzji politycznej polskiego ustawodawcy powinny być unieważnione po prostu jako takie, bo one były w majestacie prawa nieważne, a my mamy dzisiaj zupełnie z inną rzeczywistością do czynienia. Thank you.